Temat naszego wykładu zawiera się w tytule kasety. Weźmijcie Ducha Świętego. Pomówmy jeszcze raz na temat przyjmowania Ducha Świętego. Jest to najbardziej kluczowe zagadnienie w całym Nowym Testamencie. Dotyczy ono każdego chrześcijanina, dlatego że każdy chrześcijanin powinien przyjąć Ducha Świętego. Niestety w kościołach, nazwijmy je ewangelikalnymi, zielonoświątkowymi czy charyzmatycznymi, istnieje wiele zamieszania i niezrozumienia na temat tego, co to znaczy przyjąć Ducha Świętego. Na przykład baptysta powie w ten sposób: ja przyjąłem Ducha Świętego wtedy, kiedy narodziłem się na nowo, nie ma nic więcej do przyjmowania. Zielonoświątkowiec odpowie na to: nie, nie przyjąłeś Ducha Świętego w chwili nowonarodzenia. Nie przyjmiesz Ducha Świętego, dopóki nie zostaniesz ochrzczony w Duchu i nie zaczniesz mówić innymi językami. Gotowi są nawet obrazić się na siebie. Tak jak w większości przypadków, kiedy szczerzy chrześcijanie nie mogą się zgodzić co do jakiejś biblijnej zasady, prawda jest taka, że każdy z nich częściowo ma rację, a częściowo się myli. Wierzę, że mogę pomóc Wam dzisiaj rozwikłać ten problem. Fakty są takie, że Nowy Testament mówi o dwóch różnych sposobach przyjmowania Ducha Świętego. Jeśli rozróżnimy te dwa sposoby, to nie będzie już więcej niejasności. Aby te sposoby zdefiniować, opisać i odróżnić od siebie, posłużę się dwoma historycznymi faktami opisanymi w Nowym Testamencie. Mam na myśli dwie niedziele, które mają niezwykłe historyczne znaczenie dla Kościoła chrześcijańskiego. Pierwszą nazywam Niedzielą Zmartwychwstania, a drugą, która miała miejsce 7 tygodni później, nazywam Niedzielą Pięćdziesiątnicy. W czasie obu tych niedziel wierzący przeżyli przyjęcie Ducha Świętego. Była jednak między tymi przeżyciami różnica.
Jeśli będziemy w stanie dostrzec naturę tych przeżyć, to zrozumiemy, jaki jest do nich stosunek nas samych. Czy przyjąłem Ducha Świętego? Czy jest jeszcze coś więcej do przyjęcia? Z czym wiąże się przyjęcie Ducha Świętego? Najpierw chciałbym przytoczyć relację na temat niedzieli zmartwychwstania i ukazania się Jezusa całej grupie uczniów. Jest ona zapisana w Ewangelii Jana, rozdziale 20, wersetach od 19 do 22. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, wiecie oczywiście, że nazywamy pierwszy dzień po sabacie niedzielą. Sabat jest siódmym dniem tygodnia, a niedziela jest początkiem nowego tygodnia. W hebrajskim mówi się Yom Reshon, dzień pierwszy. Język hebrajski jest o wiele bardziej wierny nazewnictwu biblijnemu, jeśli chodzi o dni tygodnia, niż nasz język. Godny pożałowania jest fakt, że w języku angielskim, jak również w wielu innych językach europejskich, nazwy tygodnia pochodzą od pogańskich bóstw. Na przykład Wednesday, środa, to dzień Wodena. Thursday, czwartek, to dzień Thora. Sunday, niedziela, to dzień Słońca, rozumiecie? Niestety jesteśmy bardzo pogańscy w sposobie nazywania dni tygodnia. Podczas gdy w hebrajskim mówi się dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty. Następnie jest dzień siódmy, czyli sabat, i niedziela, Yom Rishon. Gdybyście na przykład tak jak my żyli w Jerozolimie, to wiedzielibyście, że najbardziej pracowitym dniem tygodnia jest niedziela. Wszystko się zaczyna. Sabat był dniem odpoczynku, ale teraz, w pierwszy dzień tygodnia, wszystko zostaje wprawione w ruch. Większość lub wielu ludzi wierzących organizuje nabożeństwa w soboty, bo niedziela jest dniem pracy. Wspominam o tym tylko tak przy okazji. Jak mówię, nie pobieram za to dodatkowej opłaty. Wróćmy do wersetu 19. I drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami się zebrali. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Dlaczego to zrobił? Aby ich przekonać, że patrzą na to samo ciało, które widzieli przebite na krzyżu. Cudownie przemienione, ale nadal to samo ciało. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekł, przytchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Chciałbym skomentować ten ostatni werset. Słowo przetłumaczone jako tchnął w języku świeckim używane jest do opisania dmuchania w ustnik fletu przez grającego w celu wydobycia muzyki. To sugeruje, że Jezus nie stał w pewnej odległości od uczniów i tchnął na nich wszystkich razem, ale tchnął na każdego z nich z osobna. Kiedy to zrobił, powiedział: przyjmij Ducha Świętego. Język grecki jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o użycie czasu. Użycie tego konkretnego czasu wskazuje, że uczniowie przyjęli Ducha w momencie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane. Tak więc w tamtej chwili każdy z uczniów przyjął Ducha Świętego. Nie mam co do tego wątpliwości. Jakie były tego następstwa? Według mojego rozumienia, właśnie w tej chwili przeszli od zbawienia starotestamentowego do zbawienia nowotestamentowego. Byli ludzie, którzy zostali zbawieni w Starym Testamencie. Zostali zbawieni przez wiarę w ofiarę, która jeszcze wtedy nie była dana, ale była obiecana w proroctwach i symbolach starotestamentowych. Ich wiara spoglądała w przeszłość ku czemuś jeszcze niedokonanemu. W Nowym Testamencie jesteśmy zbawieni przez wiarę w ofiarę Jezusa na krzyżu, która już się historycznie dokonała.